Ej! Tablice ogłoszeń. O. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Questy poboczne, czy to... Dobra, bierzemy wszystko. Partiatik! Live! List gończy! Za magistrem! O! Daj. Przemówi wobec ogłaszam człowiek nazywany magistrem do pośrednictwa zbrodni. Dobra, ile jest nagrody? Osoby udzielające mu schronienia będą uznane za winne. Okej. Okay. 1000 orenów. Ja pierdzielę. Dobra, musimy to mieć. Zlecenie na gule. O, ciekawe. Potrzebuję krwi co najmniej 3 guli. Aha. A to? Kościół Wiecznego Ognia poszukuje osoby, która zajmie się utopcami. O, to widz gadał, że utopcy są OP. Zobaczymy. Dowód zabicia 3 bestii, czyli ich mózgi. Okej. Okay. Jeszcze to. Zlecenie na Bargesty? 2 rzemięczyca potrzebne jest do zaraz. Kto przyniesie 10 czaszek? Stuwa. To są te psy? Ja nie mam z nich czaszek. Mkły. Nie, ty! Mam 5 już! Połowa questa i stuwa. Dobra, dobra, to na pewno trzeba zrobić. Tylko nie wiem, komu to oddać. Wejdź. Hej. 2 zeta ktoś se schował na potem. Ale już jest nasze. Pisało tam? Dobra, to się zobaczy, jak będziemy mieli dyszkę. Żul. Ktoś ty? Przybysz? Czego tu szukasz? Zawsze tak witacie obcych? Raz ja! Obcy swój, wszystko jedno! Bestia przyjdzie po nas wszystkich! Cieszę się, że udało nam się dogadać. Raz ja! Musimy to uczcić! Bywaj. Czas na mnie. Rozpadało się nie na żarty. Wchodzimy do karczmy. Może będzie hazard. Ale wielka ta karczma. Co to było? O, bitka. Ale ja mam low HP. Jak pójdę... O, dzięki. Kalkstein? Co to jest? Czemu on ma mordę jak małpa? Optima mater? Kropla roztworu rtęciowego? Oj, przepraszam, zamyśliłem się. On wygląda dosłownie jak małpolud. Jestem Kalkstein, alchemik. Niemiec. Geralt, Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Kalkstein. Szanuję naukę i naukowców. Także alchemików. W zamian... Dziękuję, kolekcjoner, za 16 lat. Rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. O, to on! Czy potrzebujesz krwi gula? Masz ją? Jak będę miał odpowiednią ilość, przyjdę. Ta krew jest mi potrzebna do badań. Śpiesz się! Uspokój się, małpo. No wiem, że on ma tego questa, no. Co cię tu... Nie wyglądasz na tutejszego. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oxenfurt. To wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka, pełna...
na pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi. Dzięki Gold Silver za suba. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Nauka jest jak rzeka. Dziękuję bardzo. Nieskończona, niepowstrzymana. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do Wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Oho, COVID. Badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić, muszą! Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Nie, ale ty jesteś przecież mutantem, wytworem nauki, czymś nienaturalnym. Faktycznie, to wszystko wyjaśnia. Nie obrażaj się. Bez hamulców. Jestem po prostu ciekaw. Nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Przeczytaj ogłoszenie. No kurde, już robiłem. Przybiłem je na tablicy przed karczmą. Witam cię. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarli z głodu. Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust nauce. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? Skąd bierzesz bazy do eliksiru? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Praca w terenie. Rozumiem. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. Skąd brać składniki? Nerd. Jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty, będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich. Kurde, warto za 300 kupić? Zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów, ja wynajmuję wiedźmina lub myśliwego. Może kupimy, jak będziemy mieli. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Jak się otruje, to nie będzie już. Ależ dopiero komu pić? Bywaj. Dobra. Ja chcę sprzedać siekierę. Wesna Hood. Witaj, przystojniaku. Fluszed. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka z zabramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Coś podać? O, handel. O kurde, weźmiesz siekierę? Nie weźmiesz. Ja pierdzielę. Nie weźmiesz siekierę, iluj. Bakalia. Coś podać? Gdzie idziesz? Piwa. Piwa. Zaraz podaję. Swoją drogą nieludzko wygadany jesteś. Nie no, nie zakrywa mapki. Dzięki i o wybaczenie proszę. Twoja uroda odebrała mi. Tam nic nie ma. Nie ma sprawy.
Umiesz sprzedać komplement, przystojniaczku. Kowal? A. Coś podać? O. Na razie nic, dzięki. Ale może dotrzymałabyś mi przez chwilę towarzystwa. No wiecie co? Teraz jestem w pracy i przyzwoita ze mnie dziewczyna. Dobra, nie obrażę się, jako ślepy i głuchy nie zagadnąłby. Chcesz powiedzieć, że po pracy przestajesz być przyzwoita. Chcesz powiedzieć, że po pracy przestajesz być przyzwoita? Jak śmiesz, bezczelny typ. Ja pierdziele, stój. Pozwal się, bezwstydniku. Ładne rzeczy. Może zapomnij jutro. O! Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Kości? A, wiem co nieco. O ich rachowaniu. Ja mam 8 zeta. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Nikt już nie chce z wami grać, żeby mnie taką pana wybieracie? Miałam tego. Od razu widać, że ryzyko dla was to rzecz codzienna. Zagrać z taką figurą to honor. Tam się da inaczej kliknąć? Myślicie, że coś ode mnie wygracie? Pusty jestem jak miech kowalski. Z tymi chreczkosiejami tutaj tylko o kapustę grać można. Bywał tu czasem myśliwy, niezły gracz, alem go dawno nie widział. Słuchajcie, nie dziwota, pewnikiem. Sam się o to prosił. Lubił grę o duże stawki, a kości od samego początku nie lubiły jego. Bywajcie. Nikt nie chce się zmierzyć? Która jest? O ja pierdzie... Nie, wejście do karczmy. Dobra, skipniemy dialogi u tego alchemika. Powinno być na zero. Witam, ger. Kurde, no. Muszę jeszcze raz przemyśleć tę formułę. Co cię... Nie wy... Nie top... Nie sz... Nie ja wy... mam z nim nie gadać top... o tym? Nie sz... Tak, wysłał... Cu... Dzień... Przy... Nie przy... Nie wygląd... Nie top... Kurde, no, w dupa. Nie sz... Tak, wysłałem... Cu... Dzień... Chcę po... W... Zmie... Nie... S... A... Skąd... Nie wiem, czy to jest ważne, ale skąd... przeklikam to. Zmie... Ale... Bywa. Gdzie ona była? Gdzie panienka? Stary wieśniak. Mury padają jak muchy. Chyba też złapały zarazę. Strażnik Mikul chętnie kupuje trofea myśliwskie. Co to w dupę jest? Ty, gdzie ona? Wcięło ją. Chłopy się biją. Ej, on był. Dobra, coś taniego, żeby nie pić z nim za drogo, nie? O kurde, jeszcze? Nie. Ja pierdziele, to się gniewaj, dziadu stary. Dobra, zapiszę po prostu przed gadaniem z barmanką. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Bywaj. Ty, a z dzieciakiem się da pogadać? To ty mnie uratowałeś, prawda? Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy? Nie. Moja rodzina nie żyje. Kac. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. Może Wiedźminem zostaniesz. Ja prawie nie znałem. Chcesz być Wiedźminem? Nie zostałby se Wiedźminkiem? Ty, ja nie chcę się pić, bo nie mam pieniędzy, a pewnie się będzie stawiać. Muszę sprzedać topór i tak dalej. I wtedy możemy... O, ty. Nie rzucą się? Karczmasz. O, jest! Powaga. Witaj, przystojniaku. Tak się zło... Zło... Coś pod...
Na razie nic, dzięki. No wiecie co? Nie oburzaj się, tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby. Nie oburzaj się, tylko ślepy i głuchy nie zagadnąłby tak sympatycznej dziewczyny. Komplementy to umiecie prawić, panie. Coś podać? Kurde, no i to luj. Na razie nic, dzięki. No wiecie co? W takim razie... Proszę bardzo, przystojniaczku. Dobra, kupmy... Jakie drogie! Ścierstwo! Chciałem piwo, żeby się pić z tamtym chłopem, ale mnie nie stać. Ja mam dychę w dupę, no. Kupi ktoś ode mnie siekierę wiedźmińską? Jaka bieda pieprzona. A może jednak grube to będzie lepsze? Karczmasz. Kowal? Ale gdzie on? Podaj piwo. Nie Hazard pomoże. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Kwestie. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego... Kura, łazi. Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Ty stary dziad. A czego tu chcę? Jestem wiedźminem. Cu, na wieści ogień. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakie zlecenie. Jako nie widziałem Wielebnego. Zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. To karczmy nie przyszedł. Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za 5 orenów? Za 5 orenów to i króla Foltesa znam. Dobra, masz. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła... Połowę pieniędzy mu oddaliśmy. Długo umierali i w mękach. Przez 3 miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie Wielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Dzięki, Szaję, na 37 lat. Wójta się wtedy, że na obcych krzywo patrzy. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera. Teraz wieś. Jaka rozpacz człowieka ogarnia. Wielebny nas ocalił. Dzień cały, ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił. I otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Najsampierw dom swój z grzechu i plugastwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugastwo ziemię gryzło lub daleko było. Później Wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił. Dobrzeście uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczali. Nie mam pieniędzy, żeby mnożyć. Wiem, że niełatwo wam było. Muszę zarobić. Wiem, że to krew. Ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako karę za grzechy. Wyście czyści, wy żyć będziecie. I my uwierzyli. Potem na dwór wyszli. Mróz był niemiłosierny. A myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy 5 kapliczkach modły czyniąc. Wierzcie mi, następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Dzięki za pouczającą historię. Ty Wielebny chyba nas nie polubi. Skoro tak tępi nie ludzi. I wszystko co się da. A czego? Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Kto? Wtedy jak kto, Persa? Rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? Chcę odpocząć. Masz wolę. Żeby za darmo. Ta, jak dla ciebie, 5 orenów. To kosztuje 5? Rezygnuję. Za drogo, w dupę, ja mam łącznie 5. Idę se na dworze, rozpalę ognisko i luj. Za darmo. Przydałoby się wreszcie trochę spokoju. Zaraz się pobijemy. A! Chcesz oberwać nieznajomy? My... Za mało mam! Mówię, ja mam 5.
Wiedźmin pieprzony, biedak i obdartus. Doczekam się prawdziwego śmiałka. Zmiażdżę cię, ale potem. 5. Musimy wykonać jakiegoś questa i sprzedać siekierę. Może noc jest i kowal nie pracuje. Gdzie kowal będzie? Tu musi być jak nic. Podróżny. Nie rozmawiaj z żebrakami, można się od nich zarazić. Ty no, kowal ma wolne w nocy. O, ej! Co jest? Dobra, wykonują questa za Geralta, czyli za nas. Ty bandyci! Chodźcie. Dzięki Barbosa za 5 lat. Ej, to jest quest. Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. Spróbowałbyś niedelikatnie. Ej, to jest te skarczmy. Zostawić ją. Po moim trupie. Nie mogę się doczekać. To ty? Wiedźminie, pomocy! Nie wtrącaj się, białowłosy. Żadnych potworów tutaj nie ma. Nie masz jaj, żeby walczyć z Wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna! Ja pie... Za chwilę możesz nie mieć jaj. Za chwilę możesz nie mieć jajec. O kurde, panowie! Zobaczymy, jacyście mocni. Nie mogę się doczekać. Kurde! No ja mam bugi! A, bo on się ustawia i odchodzi do tyłu. Cicho. Siekiera. Oj, siekiera jest tragiczna w dupę. Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Oczywiście. Ale czarno-biało się zrobiło. No i gdzie ja mam z nią iść? Pośpiesz się, a nagroda cię nie minie. Jasper, aktywacja. Ty, ale gdzie ona ma chatę? Ja muszę zaznaczyć jej ten? Kurde. Które to jest? To! O ja pierdziele. O Jezu! Co ja wyjąłem? Cicho, zjedz chleb może. Musimy po taniości lecieć. Chowaj ten gówniany nożyk. A, to nie jest pies. W sensie jest, ale to nie jest ten zielony. Jest kółka, no żal. Niech zje kurczaka. I siedzi cicho. Jeszcze może uciec. Szybko się regeneruje? Jest git, akceptowalnie. Lecimy. Kapliczka.
co? Ty, mamy 19. Dobrze chyba idziemy, nie? No bo tak pokazuje niby mapa. Ścieżką, bo tu płoty są. Rozumiem, że tu są ścieżki i się nie chodzi na boki. Po prostu idziesz tam, gdzie ci każą. O ja pierdziele. Nie, 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 nie. Nie, nie. Ja pierdziele, pij te poty. Pieprze. Ja nie mam tej potki, widzowie. Gdzie jest ta jaskółka? Czy co to w dupę było? Nie, to nie jest to. O Jezu. Nie! Skoro, gdzie żyje? O Boże. Która jest? Czekaj, czy to jest przed chłopami? Ty, ja muszę tu save'a robić, się przyzwyczaiłem, że się nie save'uję w grach, albo się samo to robi. Ja pierdzielę, powrót do starych gier. O ja pierdzielę. Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. Spróbowałbyś niedelikatnie. Patrzcie, jaka harda. Trzeba na potem wychędożyć. Zobaczymy, jacyście mocni. Nie mogę się doczekać. To ty? Nie, nie... Za chwilę. Dobra, panowie, nie macie jaj. O kurde, ale teraz dobrze poszło. O ja pierdziele, warto było umrzeć. Co jest? Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i będę... Oczywiście. Pośpiesz się, a nagroda cię nie minie. Ja? To się śpieszą. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Nie teraz. Po wieśku. Gold podkreślenie. Albo jakaś przerwa jak będzie, ale dzisiaj chyba bez. Jezu! Bordę 5 złotych, zobaczysz? Ryan Deban, wideo 7387200983100797976. Wybacz widzu, wybacz. Ej, pies umarł i się pojawił ten. Normalne to jest? To ten też taki będzie? O kurde, ty. To nasza wina, że psy umierają. Z oczu wiedźmin. I ona ma pół HP, trzeba ją szybko odprowadzić. Właśnie, save. Przypominajcie mi o save'ie, bo ja nie pamiętam o takich rzeczach. Ja już wiecie. Wygodnicki od nowych gier. Albo w ogóle się w nich nie zapisuje, albo się samo zapisuje. My chyba questa przypadkiem wykonaliśmy na czachy. Psy! To te demoniczne psy! Nie bój się, już ich nie ma. Co to jest? Co to jest? Co to w dupę jest? Małpa? Ty! O co tu w dupę chodzi? Małpa se skacze!
Po co mi NPC do walki? Pieprzę w dupę jakieś ułatwienia. Ej. Blidzik wszedł, ale na nas. Ile czach? Dycha czach. Mam jedną więcej. Nie wiem, czy to się da sprzedać. Jak tak, to sprzedamy. Dobra, idziemy dalej. Tu chyba hobbit jakiś mieszka. Gdzie? Ja pierdziele, co jest? No i kiedy ja zapisałem? Jezus. Nie mogę, w dupę. Nie pamiętam, kiedy był save, miałem zapisywać. Nie teraz, Queen, to nie patrzę na tym, na wieśku. Wybacz, wybacz. Dobra, żyje ona, więc chyba dobrze. Czaszek 8, czyli 3 psy temu. Licznik deadów. Nie. Ej, nice. Nie bój. Ty, jak na razie przyjemny ten Wiedźmin jeden, o dziwo. Myślałem, że będę to bardziej obrażał. A nie ma co obrażać jak na razie. To jest problem. Ty, Queen, to no, może mogę zobaczyć. Albo jutro podeślij, nie? Na spokojnie, shot nie ucieknie. Nie podchodzę do pieska, i tak mam 10 czaszek. Idziemy dalej. Ale patrz, ja nie chcę NPC-tów do pomocy, popieprzyło cię. Ja nie będę brał jakichś NPC-tów, co za mną biegają i mi grę przechodzą. Jezu, zabili ją? Co to jest? Nowy poziom! O kurde, ty, tu się levele wbija. Uwzięły się na nas, jakby coś nimi kierowało. Lepiej chodźmy, jesteśmy już blisko. Kraj pod samony. Ja nawet nie wiedziałem, że są. Czyli wydaje łatwa gra pod samony w tej grze. W sensie te NPC-ty do pomocy. A no, walka w karczmie, to wiem, że jest, i co z nią? Witam, witam. Czytaj całą wiadomość. Ty, to są ci, co pieniądze wyłudzają. Dobra, trzeba zjeść. Udo. Rybę. Chleb. A i zapisać, no tak. No nie dało się walczyć, było napisane, że mam za mało pieniędzy. Widzu, przecież oglądaj stream. Teraz już będę mógł, mam 20. Chyba, nie wiem w sumie, czy będę. Nie wiem, nie mam pojęcia, ile to kosztuje. Poziom trudności najwyższy. Czekajcie, co to jest? Hydragenum albedo. Dobra. Ty, no nie ma full HP, nie wiem, czy zrobimy. Napiję się przed tym. Dobra, ogarnij się w tej karczmie, widzę, na spokojnie, w dupę. Nie musisz nerdzić, bo ja i tak przejdę tę grę, tak? Ona nie wydaje się wyzwaniem.
Ale no dzięki za pomoc, no. Raczej damy radę to przejść. Ty, no nie rzucają się? To nie chodziło o nich, że wyłudzają pieniądze? Stoi przybłę, znaczy człowie, kim żeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnojem. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy ubaczyć, żeby chory nie jesteś. Ej, nie zapisałem. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musim. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Zorżnę was. Żartuję, nie bój się. Chyba tu. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Mieszkam z babcią. Nie chcę gorszyć staruszki. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? Zgorszy ją cokolwiek. Chyba, psy się zrespiły. Będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam miejsce. Stary młyn. Jest tam cicho. Spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Ty, żebym nie zapomniał. Mąki. Przynieś z sobą winko. Ja zrobię coś dobrego do jedzenia. Ty, mamy wino? Czerwone wino, dobra. Pies! Atakować, chłopki! Do niczego się nie nadajecie. O kurde, żeś go dźgnął. Egitka. Ty znowu? Co się pierwsze? Wespnę się jak porypani. Czekaj, gdzie ten młyn? Pójdziemy medytować. Akurat się level doda, tylko ognisko trzeba znaleźć. Z dala od psa, żeby się nie zmienił. Podróżny. Powinienem ruszać w drogę, ale nie mogę się zebrać. Się zbieraj, co ty w dupę. Gdzie jest ognisko? Właśnie, czekajcie, koło my mieliśmy oddać te łebki. Zielarka, o ja pierdziele, kto to w dupę je... Utopiec! Był na utopce? Trzy. Ty, a stalowy miecz wystarczy na utopca? Czy trzeba srebrny, bo nie mam. Save, masz rację. Kurde, zapominam w dupę o tych save'ach. Dobra, jednego zlurujmy. Na testa. O ja pierdziele, biegnie. Szybki czy silny? Szybki. Ładnie pada. O ja pierdziele, dwa. Nie, nie, bez jaskółki, czy jak tam się tam nazywa, nie da rady.
kurde, popatrz, ten miał śmata. Dobra, napijemy się i idziemy jeszcze raz. Damy radę spotkiem. Spotkiem damy radę. Co ty gadasz, że coś trzeba przeczytać, żeby mózgi wyjąć? Nie, co ty pieprzysz? Tak. To ja pieprzę, idę stąd. Nie będę za darmo robił. Macie tu gdzieś ognisko? Ty, tu wielebny by mieszkał? Zaraz ogarniemy. Najlepiej... O kurde, co jest? Zła rozmowa. Tam widziałem gdzieś ognisko. Ty, ja wpieprzymy się na chatę komuś? Siema. Co wieśniaku pieprzony? Z żoną siedzisz? Zabiłbym was, ale pewnie i tak nic nie macie, biedaczki. Idę stąd. Gdzie jest ognisko? Widziałem gdzieś ognisko, jak biegliśmy. Tylko, że... Kurde, gdzie jest ten młyn? Tu, dobra. A my tu. Dom Abigail. Ej! Idziemy tam. Oddamy łebki. Psów. Zjemcy chleb. Tu gdzieś ognisko. Widziałem po drodze, jak biegliśmy, ale to już... Karczmy się prześpię, a nie. Zaznaczone mam, tak? Dom Abigail. O, tu jest ognisko. Wielki łowczy królewski. O, ja pierdziele. Co jest? Prawie nas zabił, ty, no chyba Bóg. Zaraz pogadamy. Ty, do rana śpimy, widzowie? O kurde, jakie drzewko! Co tu się dzieje, ty? Talenty 12. Poziom posłowie srebrne. Co tu się w dupę dzieje? Który my mamy level? Początkujący Wiedźmin. Co to robi? Jak zobaczyć? Siła to jest AD? Stalowy silny, srebrny. O ja pierdziele, ile tego w dupę jest. A to ile wymaga? Bo to wymaga jeden. Rausz. Jaki jest alkohol? Obrażenia 25%. Unik minus 50, parowanie minus 50. Ej, to jest dobre. Od razu. O kurde! Ej, te skille się same dodają. O Boże! Ja pierdzielę! Ile tego gówna jest? Dzięki Simpson za 7 lat. Pozdrawiam najserdeczniej i dziękuję bardzo. Ty, strasznie dużo tego. I to się na stałe dodaje w każdym stylu, że siła 5%, znaczy atak, unik i tak dalej? Zarąbiście.
A tak w walce na pięści, wezmę. Się zaralać będziemy. 4 poziom. Aha, tego nie możemy nawet. 25% HP to 50% obrażeń. Fajne, kurde. Wiecie co, luj. Ja pierdzielę, wymaga wypicia mutagenu. Co? Nie wiem co to jest. Ej, wydaje mi się, że my... Bohater jest w stanie odbijać strzały, jeśli ma od... do... O kurde. Ej, wydaje mi się, że my będziemy teraz bytopa. Po dodaniu levela. Tu jest co level 12 punktów do rozdania? Ja pierdzielę, my będziemy z bytopetera. Aha, czyli na start było tyle. O ja pierdzielę. Ej, kurde, nie mamy na wszystko. Który my mamy poziom ogólnie? 4 na ty... Ty, tu jest max level? 10? Nie, okej, okay. Nie... A jest max level czy nie? Oby nie było, ja bym sobie wszystko zmaksował. Dwa razy dziennie miejsce mocy. Wezmę ten szybki, bo na psy najczęściej jest szybki. A, to już jest. O kurde, dwa razy mocniejszy będzie? A, bo to jest pierwszy atak w sekwencji. Tu jest drugi. Z czterech. Co? Znaki? Nie wiem, nie chcę dodawać raczej na razie. Dobra, rozdane. Ej, wydaje mi się, że my będziemy teraz zbyt OP, tak szczerze. Jak myślicie? Bo już jest łatwo, a teraz to już będzie pewnie giga S. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!